Dzień dobry, nazywam się Adam Borodo, jestem pracownikiem Katedry Transportu i Handlu Morskiego Zakładu Gospodarki Elektronicznej na Wydziale Ekonomicznym i witam Was, Państwa na webinarze ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej prowadzonej przez nas Wydział. To mój drugi webinar, w którym chciałbym, żebyśmy troszeczkę głębiej skupili się, mówiliśmy o mediach społecznościowych, mówiliśmy troszeczkę bardziej o tym, dlaczego ten, ta branża TSL nie jest w stanie istnieć bez mediów społecznościowych, a teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli troszeczkę na to inne ujęcie i zastanowili się marketing i dlaczego jest kluczowym w branży TSL w dobie rosnącej konkurencji. W naszym poprzednim webinarze rozmawialiśmy, bardziej skupiłem się na branży ale na tej relacji klienta razem z biznesem. A teraz chciałbym, żebyśmy sobie spojrzeli od strony marketingu i zastanowili się, czy rzeczywiście. Firmy z branży TSL są w stanie i czy mogą wykorzystać szansę, jaką jest, jakie są media społecznościowe, dobry marketing w, w tej komunikacji na zewnątrz, i czy w taki tradycyjny sposób media społecznościowe można próbować wykorzystywać do sprzedaży produktów, i czy w ogóle TSL, branża TSL, jest w stanie sprzedać ten czy cokolwiek sprzedać za pośrednictwem mediów społecznościowych, czy niekoniecznie swój wizerunek, swoje umiejętności. Chciałbym podkreślić, że znaczenie marketingu w różnicowaniu oferty i budowy silnej marki w branży TSL jest bardzo, bardzo kluczowe. Każdy marketing dla każdej możliwej branży, dla każdego przedsiębiorstwa jest jednym z tych istotnych elementów, który pozwala zbudować nasz wizerunek produktowy, usługowy, personal brandingowy i tak dalej właśnie na zewnątrz. Generalnie w marketingu branży TSL raczej, tak jak już powiedziałem na początku, powinniśmy skupiać się na relacji biznes to biznes, czyli w tej relacji biznesu do biznesu, gdzie spotykają się dwie strony, jakimi są strony przedsiębiorstw, firm, które współpracują ze sobą, a nie, a nie jeżeli na tej relacji przy samym transporcie, odbioru przesyłki do ostatecznego klienta, czyli w tym elemencie last mailu do klienta, tak? bo mówimy o kliencie, czyli o tej osobie fizycznej, która chociażby przy wykorzystaniu rynku e-commerce'owego zakupuje produkt i go dostaje. Tak? Tutaj mówimy o tej relacji business to client. Marketing w branży TSL powinien pomagać w prezentacji zróżnicowanej oferty oraz powinien pomóc budować silną markę. No bo jeżeli spojrzymy sobie na branżę transportu, spedycji, logistyki, to co takie firmy mogą prezentować? No prezentują ofertę dotyczącą no, spedycji, transportu czy logistyki konkretnych przedmiotów, towarów, które no, mają, że tak powiem, w relacji A, B, gdzieś tam, czy relacji C z punktem pośrednim B dotrzeć, czy się pojawić. Tylko pytanie, czy każde przedsiębiorstwo z przeszło 24 500 firm TSL w, 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 w Polsce ma albo jest w stanie zbudować przemyślaną strategię, która będzie komunikowała ich misję oraz wizję? Oczywiście jednym z takich głównych elementów tej branży TSL w samym marketingu, ale nie tylko, to są takie wyzwania. To, jak, przed którymi stoją te firmy, to jest rosnąca konkurencja, zmieniające się oczekiwania klientów, czy potrzeba cyfryzacji. I ja o tej potrzebie cyfryzacji i tych elementów transportu 4.0, logistyki 4.0 też wspominał Darek Weiland we wcześniejszych webinarach, do których również gorąco, gorąco zachęcam. Ale żeby tutaj jakby przejść do istoty marketingu, czy on jest potrzebny, bo myślę, że dojdziemy do takiego kluczowego elementu, czy ten marketing jest wykorzystywany, albo w jaki sposób i od której strony powinien być wykorzystywany, to zwróćmy tylko uwagę na to, że branża TSL jakby nakłada coraz. Tą Pojawia się coraz to większe znaczenie na wykorzystanie nowych technologii, tak? takich jak platformy czyszrowe czy sztuczna czy inteligencja do zarządzania swoim łańcuchem dostaw i outsourcingiem ewentualnego transportu. Nowe technologie, inteligentne algorytmy umożliwiają automatyzację procesów w branży TSL. I pytanie, czy te firmy z tej branży będą w stanie i potrafią odpowiednio skomunikować ten produkt, ten produkt na zewnątrz. I teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na jedną istotną rzecz na rynek te na rynek branży firm z branży TSL na polskim. Na polskim rynku, który w 2023 roku wynosił około 100 miliardów złotych i był o 21,2% większy aniżeli rok wcześniej. Jednak jeżeli byśmy spojrzeli na dynamikę wzrostu przychodów, była ona o 7,6 punkta procentowego mniejsza niż w 2021 roku, i mówimy tutaj o możemy mówić tutaj w tym wypadku o trudnej sytuacji w branży. Jednak w ubiegłym roku 26 firm osiągnęło przychody, które przekraczały miliard złotych, co stanowi wzrost z 21 firm w roku poprzednim, a ich łączne przychody osiągnęły 67 miliardów złotych, co klaruje się mniej więcej na wzroście około 33%. Jednak tempo wzrostu w tej grupie spowolniło w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to wzrost wynosił 42,5%. I teraz co mówią nam te liczby? Tak naprawdę mówią tylko o tym elemencie, jak wygląda, jak wyglądają przychody, przychody tych firm z branży TSL na rynku polskim. I teraz wydaje się, że istotnym elementem jest marketing i jego zróżnicowanie. Tak? I to jest jakby oczywisty element branży TSL. Czyli nasz ten sektor transportu spedycji, logistyki jest jednym z najbardziej dynamicznych i w tym wypadku wymagających obszarów działalności gospodarczej, gdzie będziemy właśnie zarządzali tymi procesami transportowymi, logistycznymi, spedycyjnymi. To nieustanna walka z ograniczeniem czasowym oraz przestrzennym. I teraz yy, są pewne statystyki, które mówią nam o tym, ile osób szuka, y, jakich firm szuka w przestrzeni internetowej y, firm z tych TSL w Polsce. Jeżeli mówimy w Polsce, transportu przeszło szuka około 33 tysięcy osób. Spedycji 8 tysięcy, firm spedycyjnych 1600, magazynowych 1000, usługi transportowe 8200, czy transport morski około 2200. Ile osób będzie szukało? Mówimy, to są też statystyki z 2020, 2022 roku. I teraz pytanie jest takie, że jeżeli mamy osoby, które szukają, to czy takie firmy powinny prowadzić profile w mediach społecznościowych? Czy połączenie marketingu, no bo każda firma powinna prowadzić jakiś marketing, albo przeznaczać część tego budżetu, bo przez marketing nie rozumiemy tylko samą reklamę na zewnątrz, ale rozumiemy też wszystkie działania. CSR-owe działania, PR-owe, które dana firma, dana firma prowadzi, żeby zaprezentować swoją ofertę, zaprezentować siebie jako przedsiębiorstwo. No i właśnie pytanie jest, czy media społecznościowe w jednym z elementów budowania tej strategii tych przedsiębiorstw jest na tyle istotnym narzędziem, które będzie pozwalało, a, generować lead, czyli szukanie e, sprzedaży, tak, nie wiem, przedstawia ofertę, pokazuje, ktoś Znajduje tą firmę i zadaje pytanie dotyczące zakupu. No i teraz pytanie, czy Szary Kowalski w medium społecznościowym znajdzie załóżmy DB Schenker i zada pytanie, czy może zrobić spedycję, zostanie automatycznie odesłany do innego miejsca. Liczy się o to oczywiście jako pierwszy kontakt, ale myślę, że tutaj w tym elemencie marketingu branży TSL będziemy raczej mówili o firmach przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa, jako tego istotnego elementu, w którym mamy budować to nasze rozwiązanie. Też zaraz Wam pokażę drugą stronę tego obrazka, jednym to jest właśnie prezentacja się na zewnątrz, a drugim będzie prezentacja już wewnętrznych elementów tego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa. Czyli mamy medium społecznościowe, i zastanawiamy się, czy ten, ta branża TSL jest, jest w stanie wykorzystać medium społecznościowe. Tak? I myślę, że pytanie jest twierdzące: tak, potrafi, warto prowadzić profile w mediach społecznościowych, ale trzeba się zastanowić nad specyfiką branży. I to zadanie nie należy do najprostszych. Zastanowić się, w jaki sposób prowadzić tą komunikację, żeby ona była efektywna albo żeby ten marketing przy prostym i darmowym narzędziu, jakim są media społecznościowe, relatywnie przynosił pewne korzyści. Pytanie, czy te korzyści mają być korzyściami, korzyściami e, związanymi z przychodem, czy raczej tylko wizerunkowe. TSL jest bardzo specyficzną branżą. Rzadko kiedy kiedy jakby kierujemy przekaz płynący z mediów społecznościowych do potencjalnych klientów, co jest oczywiste. Z mediów social mediów niekoniecznie branża TSL będzie, będzie korzystała w celu pozyskania leadów. Tak, lead, jeszcze raz powtarzam, jest tym elementem, w którym znajdujemy ten kontakt, który możemy potencjalnie przekształcić w przynoszenie przychodu czy zysku tego przedsiębiorstwa, tak? Czyli zostawienie kontaktu i ewentualne nawiązanie potem relacji z tym klientem. Wyszukiwanie zleceń transportowych czy zwiększenie sprzedaży usług w transportu spedycje po prostu może nie działać. Czym jaki będzie wyjątek, jeżeli chodzi o medium społecznościowe i które może być, że tak powiem, tym elementem, gdzie złapanie tego lida będzie powodowało genera generalnie sprzedaży. To jest tak naprawdę myślę medium społecznościowe, jakim jest LinkedIn, który jako najmocniej profesjonalne i sprofesjonalizowane narzędzie spośród wszystkich dostępnych mediów społecznościowych będzie nam służyło w, jako ten element pozyskiwania klientów. Spotykają się tam dwie konkretne branże, spotykają się tam firmy, które otrzymują konkretne rozwiązanie i konkretny kontakt do osób, które zajmują się, zajmują się w danej firmie konkretnymi relacjami. I teraz, jeżeli mówimy o mediach społecznościowych, odsuniemy sobie trochę ten link i zastanowimy się, znaczy zastanowimy się, jeżeli jakby mamy medium społecznościowe i decydujemy się, to medium społecznościowe używać, to musimy tak naprawdę po pierwsze zdefiniować grupę docelową. Zastanowić się, kto będzie odbiorcą naszych treści i w jaki sposób te treści będą realizowane. I przez to, jak mm, nawet jeżeli przerzucicie sobie najróżniejsze media społecznościowe różnych mediów, nie mówię powracając do impostu, bo przerzucanie medium społecznościowego impostu jest realne z tym, że widzimy połączenie klienta. Ostatecznego z pośrednikiem tej, 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 tej sprzedaży, tak, pośrednikiem transportowym, który dostarcza klientowi. Tutaj mamy zupełnie inny element. Ja mówię bardziej o tej relacji przedsiębiorstwa, które tak naprawdę razem z przedsiębiorstwem kontaktuje się i ten produkt próbuje sprzedać. W branży TSL firmy rzadko wykorzystują media społecznościowe jako bezpośredni element docierania do potencjalnych klientów. Chociaż media społecznościowe są rzadko używane do generowania leadów, to co już podkreśliłem, czy zwiększenia sprzedaży w transporcie i spedycji, to LinkedIn będzie w tym wypadku traktowany jako jedyna profesjonalna branża, która może właśnie temu służyć. Jednak najbardziej typowe zastosowanie dla branży TSL, którą udało mi się tutaj odpowiednio jakby zbadać, jest wykorzystanie mediów społecznościowych do komunikacji z pracownikami i kandydatami do pracy oraz budowania zaangażowanej społeczności wokół tej firmy. No bo jeżeli zbudujemy sobie ten profil mediów społecznościowych, to jeżeli nie jesteśmy w stanie sprzedawać, to poszukajmy części wspólnej, która pozwoli zbudować nam. Na no nasz wizerunek na zewnątrz, tak? Czyli tej społeczności wokół firmy, która A może być zaangażowana, B, która którą my, dzięki treściom, które będą się tam pojawiały, będziemy budowali ten nasz silny wizerunek i możemy w jakiś tam sposób być przekonani do tego, że z tą firmą chcemy współpracować. Jest to jakby odpowiedź na to, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, tak? bo my możemy tak naprawdę zbudować tą społeczność i możemy szukać możliwości stworzenia, tak? czyli chcemy kontaktować się z pracownikami czy z kandydatami, a może to być związane z brakiem Doświadczonej, wykwalifikowanej kadry w branży, gdzie firmy transportowe koncentrują się na przyciąganiu i zatrzymywaniu najlepszych talentów, które mają. Jest wiele problemów, które dotyczą to branży, chociażby brak kierowców czy, czy dość ciężkiej specyfiki tej, 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 tej pracy. tak? Nie mówię o samych specjalistach, ale mówimy tutaj w tej ostatniej gestii przewozu tego, tego towaru. Efektywne zarządzanie kanałami mediów społecznościowych będzie wzmacniało działania tym samym z zakresu employer brandingu, które będzie pomagało budować lojalność pracowników oraz zmniejszać koszty, na przykład związane z redukcją, selekcją czy szkoleniem nowych pracowników. Tak, w tym wypadku. I teraz dobra strategia, no bo samo medium społecznościowe dla Firm, branży, które mają wykorzystać jako jeden ze składników marketingu właśnie media społecznościowe, jest to, aby chociażby zbudować ten swój wizerunek na zewnątrz, tak? żeby pokazać, jakim jesteśmy przedsiębiorstwem, w jaki sposób traktujemy pracowników, jak współpracujemy z pracownikami, jak współpracujemy z naszymi najbliższymi klientami. I teraz takie jest, taka strategia komunikacji w mediach społecznościowych powinna być przemyślana i dostosowana do specyfiki branży. Możemy na przykład mówić o edukacji treści dla pracowników. Pomysł na tworzenie na przykład słowniczka branżowego jest świetnym rozwiązaniem. Możemy go poszerzyć o interaktywne quizy, testy wiedzy publikowane na, na profilach mediów społecznościowych. On nie będzie nie tylko podnosił kwalifikacje pracowników, ale także zwiększał ich zaangażowanie. Tak, Patrzymy tutaj też na ten element CSR-u naszego przedsiębiorstwa, czyli w jaki sposób my jesteśmy postrzegani na zewnątrz. Rozmówki dla pracowników. Nie znających języka polskiego. Rozbudowanie słownika o rozmówki to doskonały pomysł. Możemy stworzyć filmiki edukacyjne, możemy tworzyć infografiki to, co będzie łatwe do zrozumienia i przyswojenia dla osób nie mówiących po polsku. Publikowanie nowinek branżowych. I to tak naprawdę są elementy, które pojawiają się jako część wspólna. W mediach społecznościowych tych konkretnych czy tych większych, tych większych przedsiębiorstw. Regularne publikowanie aktualności z branży TSL, relacje z targów czy recenzje nowego sprzętu, podkreślenie zaangażowania najnowszych trendów innowacji. Będziemy dostarczali albo dostarczają te treści, które są informacyjne i wizualne. Tak? Wizualne atrakcyjnie dla pracowników oraz dla współpracowników danej branży, bo tak jak mówię. Konkretne media społecznościowe, o których też wspominałem wcześniej, i ilości osób, które tam się znajdują, tak naprawdę będą służyły jako ten element informacyjny. No bo w samym samo medium społecznościowe, czy media społecznościowe, jakie istnieją, będziemy dzielili na trzy: informacyjne, komunikacyjne oraz sprzedażowe. Oczywiście w takim matriksie możemy sobie to różnie podzielić, ale w branży TSL. No, nie będziemy sprzedawali z racji specyfiki tej branży za pośrednictwem tych mediów. Marketing w tym wypadku i media społecznościowe wykorzystywali jako ten konkretny element, w którym budujemy naszą, budujemy nasz wizerunek na zewnątrz w kwestii właśnie otoczenia gospodarczego, w którym będziemy funkcjonowali. Komunikacja employer-brandingowa, która w tym wypadku chyba jest najistotniejsza. Musimy pamiętać o benefitach, udogodnieniach, które się będą pojawiały i które możemy dawać naszym pracownikom, tak? możemy pokazać historię i pokazują historię i świadectwa obecnych pracowników, to też będzie pojawiało i pokazywało autentyczność, bo ta autentyczność też jest dosyć istotna. No i o ten CSR i <laughs> społeczna odpowiedzialność, o której mówiłem, to jest jakby doskonały materiał na treści właśnie w mediach społecznościowych, dzięki którym będziemy pokazywali, jak wpływa nasza firma na tą lokalność, społeczność, udostępniamy zdjęcia, filmy, op opowiadamy się za różnymi inicjatywami, wspieramy je przede wszystkim, tak, to tak naprawdę będzie budowało Pozytywny wizerunek i, i zachęcało do udziału w innych możliwych elementach. Jeżeli byśmy sobie spojrzeli też na branżę TSL, to moglibyśmy sobie spojrzeć na firmę, która wprowadza pewne rozwiązania, tak naprawdę, bo same media społecznościowe. I marketing oczywiście w tych mediach społecznościowych jest bardzo istotny, ale moglibyśmy sobie spojrzeć na firmę DP Solution, która od 2018 roku wygenerowała ponad 30 milionów dolarów sprzedaży dzięki leadom z tego rozwiązania SEO, czyli Search Engine Optimization, w jaki sposób strona internetowa jest dostosowana. W, do przeglądania w internecie i search engine marketing, czyli do tego elementu budowania reklamy na tych mediach społecznościowych. Oczywiście to nie jest firma czysto z branży TSL, znaczy jest, która dostarcza rozwiązania informatyczne do, tego, do, tej, do tej konkretnej branży. Czyli jeden to jest marketing, za pośrednictwem którego tak naprawdę branże będą realizowały swój wizerunek na zewnątrz i pokazywały, w jaki sposób te przedsiębiorstwa się rozwijają, jak te przedsiębiorstwa funkcjonują, jak wspierają. E, oczywiście no, jest to następstwem tego, że nie jesteśmy w stanie wyszukać bezpośrednio klienta wewnątrz branży, wewnątrz mediów społecznościowych, ponieważ mamy tam klienta ostatecznego a w tym kanale profesjonalnym możemy ewentualnie szukać tej relacji. Ale tu wykorzystanie mediów społecznościowych będzie służyło tak naprawdę konkretnemu rozwiązaniu marketingowemu, w którym to co powiedziałem i podkreśliłem, będziemy budowali naszą przewagę i będziemy pokazywali w jaki sposób nasze przedsiębiorstwo funkcjonuje. I w jaki sposób się rozwija, tak, i jakie podejmuje działania, żeby jakby podnosić relacje na zewnątrz, żeby ta odpowiedzialność, społeczna odpowiedzialność w tym biznesie była, była bardzo istotna. Podsumowaniem tego niech będzie, że wpływ marketingu i wykorzystania mediów społecznościowych powoduje też w pewien sposób, weryfikację firm czy przewoźników tej branży TSL. Przezroczystość, certyfikacja w branży TSL jest bardzo ważnym czynnikiem konkurencyjnym. Pokazujemy nasze rozwiązania, pokazujemy nasze umiejętności, pokazujemy naszą specjalizację i jesteśmy w stanie wyświetlić to i pokazać w tej relacji marketingowej, porównując swoje zalety, pokazując i podejmowanie i podejmujemy dzięki tym trudne wybory i weryfikujemy pewne nasze rozwiązania, które się pojawiają. Współczesne strategie marketingowe w branży TSL obejmują wykorzystanie mediów społecznościowych i wszystkich innych narzędzi cyfrowych do budowania świadomości marki, angażowania klientów, no i generowania tego pozytywnego wizerunku na zewnątrz. Marketing zawsze był jednym z kluczowych elementów sprzedażowych dla każdej, bran dla każdej branży, ale jeżeli mówimy o branży, branży TSL, to raczej będziemy mówili o tym elemencie budowania. Wizerunku na zewnątrz poprzez prezentację tego, jakim jesteśmy przedsiębiorstwem, w jaki sposób funkcjonujemy i co nas cechuje i wyróżnia na tle, na tle innych konkurentów w tej branży. Serdecznie dziękuję.